Rozmowa dnia. W naszym studiu, w studiu radiowej jedynki Sygnałów Dnia, Marek Sawicki, poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego, były minister rolnictwa. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. Czy to prawda, że o 10:00 dziś konferencja wspólna ruchu Kukiz15 i PSL-u, na której dowiemy się o szczegółach wspólnego startu w jesiennych wyborach? Prawdą jest, że o 11:00 jest naczelny komitet wykonawczy, więc jeśli sekwencja miałaby zdarzeń być 10:00 konferencja, 11:00 NKW, to wydaje mi się, że raczej będzie to odwrotnie. Najpierw NKW, później konferencja. Ale być może w ciągu nocy jakieś nastąpiły zmiany w decyzjach. Powołuje się na wczorajsze medialne publikacje. Tego akurat nie wiem. Rozmawiałem z prezesem około 20. Wydaje mi się, że ta sekwencja, o której mówię, jest istotniejsza. Natomiast, no, panie redaktorze, my takżeśmy się wszyscy zagłębili w ten tryb wyborczy i kampanii, ale ja chcę jednak wrócić do spraw, którymi żyją ludzie w naszym terenie, w moim, bo to naprawdę mamy tylko 3 ważne sprawy i ja muszę je powiedzieć. Panie pośle, ale to możemy podzielić w takim razie na ten segment polityczny i suszowo-rolniczy też, żeby nie mieszać tematów. Obiecuję, że ten temat też poruszymy, dobrze? Jakbyśmy mogli na początek zamknąć te kwestie manewrów przedwyborczych, bo owe wczorajsze doniesienia, między innymi Wirtualnej Polski, mówiło o tym, że nie tylko dziś ogłoszenie wspólnego startu, ale także to, że Paweł Kukiz z jedynką na listach PSL-u w Opolu i że kilkudziesięciu już kandydatów Kukiz15 ustalono będzie z list PSL startować. Pan może potwierdzić tę informację, zaprzeczyć? Panie redaktorze, jeśli dobieramy partnerów, a nie będzie to tylko Kukiz, będą to także środowiska lokalne, będą to także politycy i środowisko Unii Europejskich Demokratów, Stronnictwa Demokratycznego, to oczywiście siłą rzeczy musimy ustąpić miejsca na listach wyborczych. Gdyby Paweł Kukiz z nami rozmawiał od początku czerwca, to pewnie byłoby to partnerstwo równego uczestnictwa na listach. Natomiast w ostatnich 2 tygodniach praktycznie my listy swoje mamy już podopinane i w tej chwili rzeczywiście dla ludzi związanych z ruchem Kukiz15 po prostu odstępujemy miejsca, te, które były już zajęte przez kandydatów z Polskiego Stronnictwa Ludowego i są to nie tylko jedynki, dwójki czy trójki, ale to są także dalsze miejsca, bo na ogół w okręgu będzie kilku przedstawicieli ruchu Kukiz15, a nie tylko ich liderzy. To porozumienie uważa pan już za zawarte, bardzo prawdopodobne, pół na pół? Jakie są szanse? Ja ciągle od samego początku dawałem temu porozumieniu szansę na 90-95% i dopóki nie zostanie podpisane i ogłoszone, to pozostaje w takim małym marginesie, że tak powiem, niedokończenia. Co zobaczy wyborca na karcie do głosowania? Tam będzie napisane Koalicja Polska PSL, PSL Kukiz15. Zgodnie z prawem partie polityczne mogą tworzyć koalicję. Ruch Kukiz15 nie jest partią, więc z ruchem, stowarzyszeniem nie możemy zawierać koalicji wyborczej. W związku z tym ruch Kukiz15 zdecydował się kandydować na listach Polskiego Stronnictwa Ludowego. Zresztą wszystkim partnerom, z którymi rozmawiamy, którzy będą na listach Polskiego Stronnictwa Ludowego, co my po początku tłumaczyliśmy, że to będzie Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego. A jacy jeszcze partnerzy oprócz Kukiz15 i Unii Europejskich Demokratów znajdą się na tych listach? No jest chociażby Regionalna Partia Ślązoków, są także stowarzyszenia lokalne z innych regionów, jest spora grupa samorządowców, jest przede wszystkim także Związek Młodzieży Wiejskiej, jest duże wsparcie ze strony OPZZ-u, więc to są te środowiska, które przede wszystkim skierowane są do ludzi pracy, bo my ciągle podkreślamy, że kwestie polityki społecznej, które zaproponował i wprowadził PiS, będziemy kontynuować, ale można zrobić to taniej, bez uszczerbku dla kwestii praworządności i polityki zagranicznej, ale z pewnością też trzeba zadbać o tych, którzy pracują i wytwarzają ten budżet, a więc o rolników, o przedsiębiorców. I tu ta nasza oferta dla mikroprzedsiębiorców, a jest ich w Polsce około 2 milionów firm. Zniesienie CIT, zniesienie VAT, zniesienie ZUS, zastąpienie tego podatkiem przychodowym i ryczałtową składką emerytalną. I to są też postulaty, pod którymi ruch Kukiz15 się podpisze. Tak, to nie zmienia w dużym stopniu wpływów do budżetów, dłuższej
perspektywie czasu, natomiast to zmniejsza biurokrację w tych firmach co najmniej o 75%. Zamykając wątek sejmowy, po wyborach klub wspólny czy osobne kluby w parlamencie? Nawet wczoraj była o tym dyskusja, po wyborach klub wspólny, nie ma tutaj dyskusji o tym, żebyśmy tworzyli różne kluby. To jeszcze krótko o Senacie. Adrian Zandberg dwa dni temu w Sygnałach Dnia mówił o tym, że Komitet Wyborczy Lewica proponuje pakt senacki, zresztą przypominał tą propozycję wcześniej złożoną już przez Włodzimierza Czarzastego. Oskarżył się, że brak odpowiedzi ze strony Platformy Obywatelskiej. A jak od strony PSL-u wyglądają rozmowy o wspólnych kandydatach? Moja prośba do panów lewicy, że niech nie podnoszą nogi jak żaba, kiedy kowalkuje, dlatego że ten pakt już był omawiany przed Koalicją Europejską co najmniej pół roku temu i o ile Koalicja Europejska zawierana była tylko na eurowybory, o tyle kwestia dogadania się do Senatu była już wtedy rozważana i między nami a Platformą jest w tej sprawie duże porozumienie, natomiast czas byłoby, żeby uporządkowała się lewica i do tego porozumienia przystąpiła. A teraz, jeśli pan pozwoli, panie redaktorze... To jeszcze jedno pytanie ode mnie i przejdziemy już do tych kwestii, na które chciał pan zwrócić uwagę. Cytat z pana wczorajszej wypowiedzi z Polsat News. Powiem szczerze, mówił pan, że gdyby miało się coś wydarzyć w sprawie marszałka Kuchcińskiego, w domyśle dymisja, to powinno się wydarzyć już, więc raczej jestem sceptyczny. Po informacjach, że dziś o 12.30 wystąpienie Jarosława Kaczyńskiego w tej sprawie, zmienił pan zdanie, czy myśli, że rzeczywiście do końca kadencji nic się nie zmieni? Panie redaktorze, gdyby się miało coś wydarzyć, to sugerowałem to w ubiegłym tygodniu. Oczekiwałem od marszałka dwóch słów. Przepraszam i dziękuję. To nie padło, więc boję się, że dzisiaj będzie kolejny element obrony twierdzy. Twierdzy, której obronić już się nie da. Natomiast chcę wyraźnie podkreślić, my jesteśmy zajęci tą dużą polityką. Natomiast ja wczoraj ze zdumieniem dowiedziałem się, że Eskimos, który bez żadnego trybu wygrał przetarg na interwencję na rynku jabłek w minionym sezonie, nie spłaci kredytu, spłaci za niego Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, a więc spłacą za to podatnicy. Ale z drugiej strony dobra spółdzielnia kierowana przez senatora Romańczuka przez wiele lat, także przez prawie rok czasu sekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa Bielmek, nie może od tego KOWR-u doprosić się o wsparcie finansowe na zapłacenie kilkudziesięciu milionów zaległych wypłat za mleko podlaskim to rolnikom. Jest pana pytanie do szefa resortu rolnictwa. Do szefa rolnictwa, dlaczego nie traktuje równo podmiotów? Z jednej strony prywatna firma, z drugiej strony spółdzielnia, także ministra przez rok czasu, czy wiceministra i tutaj sposobu na rozwiązanie problemu nie ma. Kolejna sprawa to niestety to dzisiaj syndyk... Umówmy się, że jeśli tylko pojawi się, kiedy tylko pojawi się minister rolnictwa, to takie pytania od dzisiaj nas usłyszy. Dzisiaj syndyk Skok Wołomin, panie redaktorze, zamyka kwestię sprzedaży masy upadłościowej po tym skoku za złotówkę i jutro prawdopodobnie Rada Wierzycieli otworzy możliwość wyprzedaży majątku tego skoku ocenianego na podmioty zagraniczne jeszcze na 1,5 miliarda złotych po to, żeby kupili go znów ci, którzy go wcześniej okradli. Więc to jest skandal, którym niestety prokuratura nie zajmuje się w sposób należyty. Ale pan jako poseł na polski Sejm ma możliwości zadawania pytałem o to wielokrotnie i to pozostaje bez odpowiedzi, a ludzie, którzy zostali oszukani na 4,5 miliarda złotych po prostu zwyczajnie patrzą na bezsilność naszego państwa. Wracając jeszcze na koniec do spraw wyborczych, mówił pan o tym dogadywanym pakcie senackim. PSL argumentował, że nie chce tworzyć wielkiej koalicji jednej wspólnej przed wyborami parlamentarnymi, bo chciałby uniknąć maszerowania ramię w ramię z lewicą, czasem bardzo radykalną, ale przecież wyłanianie ewentualnych wspólnych kandydatów, których mieliby popierać i Koalicja Obywatelska, i Komitet Wyborczy Lewica, i PSL, no to pewnie prowadziłoby również i do takich osób. To będzie główna kość niezgody? Nie, panie redaktorze, uciekamy się do taktyki zaproponowanej w 2006 roku przez Prawo i Sprawiedliwość z tak zwanym blokowaniem list wtedy z Ligą Polskich Rodzin i Samoobroną. I wtedy myśmy byli przeciwni takiemu rozwiązaniu, ale PiS zmusił nas do blokowania list z ówczesną Platformą Obywatelską i to pozbawiło PiS możliwości rządzenia. Więc dzisiaj w tym systemie wyborczym, jednomandatowych okręgów wyborczych, gdzie tylko dwie silne partie polityczne, a na ogół
pierwsza ma 70-80% udziału w Senacie, sprawiają, że jeśli pozostali się nie dogadają, to ta pierwsza będzie rzeczywiście miała nadal te 80% i Senat będzie fikcją, będzie tylko i wyłącznie takim narzędziem politycznym w ręku jednej partii do zatwierdzania tego, co proponuje rząd i zmonopolizowany Sejm. Marek Sawicki, poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego, był gościem Sygnałów Dnia i Radiowej Jedynki. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Była to rozmowa dnia.